Pełną parą ruszyła przebudowa ulicy Roosevelta w naszym mieście. W ostatnich dniach rozpoczęła się inwestycja na ulicy Roosevelta, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z Aleją Reymonta powstaną pasy rowerowe. Te pasy rowerowe powstaną po dwóch stronach jezdni, będą miały szerokość 1,5 metra, a zatem rowerzyści będą mogli rzeczywiście bezpiecznie poruszać się ulicą Roosevelta. Oczywiście oprócz pomalowania pasów rowerowych zostanie też dokonana korekta krawężników, chodników, poszerzenie jezdni w niektórych miejscach, a także stosowne oznakowanie. Planujemy te inwestycje zakończyć w ostatnich dniach listopada, tak jest zapisane w obowiązującej umowie. Jeszcze dodam, że ciekawostką na ulicy Roosevelta będą przystanki wiedeńskie na wysokości Parku Trzech Kultur. Po obu stronach jezdni powstaną właśnie pierwsze w Gnieźnie przystanki autobusowe wiedeńskie, czyli takie, których konstrukcja wygląda w ten sposób, że ich poziom jest wyższy niż normalnie przystanek, jest taki sam jak poziom chodnika, więc osoby, które na przykład poruszają się z dziećmi na wózkach, będą miały ułatwione zadanie i też będzie po prostu bezpieczniej i wygodniej. Ta inwestycja na ulicy Roosevelta to jest kolejna inwestycja związana z trasami dla rowerów w Gnieźnie. Posługujemy się takim dokumentem jak koncepcja tras rowerowych w Gnieźnie i powoli, po kolei te trasy rowerowe realizujemy. Niedawno, pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku powstała, przypomnę, ścieżka rowerowa na ulicy Gdańskiej, a zatem już od Galerii Gniezno do Wiaduktu Solidarności rowerzyści mogą bezpiecznie i wygodnie przejechać. Planujemy także dopuścić ruch rowerowy i stosownie to oznakować na Wiadukcie Solidarności i w przyszłości później na ulicy Żwirki i Wigury. A zatem proszę zwrócić uwagę, że aż od Galerii Gniezno do ulicy Roosevelta i do skrzyżowania z Aleją Reymonta ta trasa rowerowa w przyszłości będzie, a zatem taki rzeczywiście długi odcinek dla rowerzystów. Prace na ulicy Roosevelta po przetargu kosztować mają przeszło 818 tysięcy złotych. Niestety w czasie prowadzonych prac kierowcy, jak i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.